kolejnych dniach już niedzieli zwykłej, po tym jak rozpoczęliśmy, właśnie zakończyliśmy czas narodzenia Pańskiego i kiedy właśnie Jezus już zaczął wychodzić do ludzi jako nauczyciel, jako właśnie coraz bardziej to odkrywali, Zbawiciel, Mesjasz, poznajemy właśnie co to znaczy z jednej strony odkryć w Panu Jezusie Zbawiciela, Mesjasza i co to jest w stanie wnieść w moje normalne, codzienne życie. Dzisiaj widzimy w tej Ewangelii, jak Pan Jezus leczy, uzdrawia. W psalmie wyśpiewaliśmy: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. A więc staje dziś przed nami Pan, który pokazuje, że ma władzę i to władzę, która dotyczy nie tylko jakiejś szczególnej wiedzy uzdrawiania, że jest lekarzem, że wie na przykład, jakie tam zioła połączyć, prawda, i jak to człowiekowi jest w stanie przynieść ulgę, ale jako właśnie prawdziwy Mesjasz, Bóg, ma także władzę leczenia złamanych na duchu. I dziś, siostry i bracia, bardzo ważne, żebyśmy my, chcąc przyjąć Jezusa, chcąc przyjmować Go jako naszego Zbawiciela, Mesjasza, żebyśmy także uświadomili sobie, otworzyli nasze serca właśnie na tę prawdę, że Jezus ma władzę uzdrawiania. I że my jako wierzący nie tylko możemy mieć szczęście na to, że być może łaskawiej na nas Jezus spojrzy, ale właśnie, że On do każdego z nas z całą tą swoją mocą, z całą tą swoją łaską chce przychodzić. I tutaj najpierw jasne, że takim naszym normalnym, naturalnym podejściem jest to, że gdy zaczyna się w naszym życiu choroba jakaś, to tak naturalnie, już dzisiaj tyle reklam, prawda, że tyle środków na jedną i tę samą rzecz, to od razu wiemy, po co sięgnąć, żeby ulżyć swojemu bólowi, ale nasz organizm jest tak fantastycznie skonstruowany, że w większości przypadków, jak nam się coś dzieje, to od razu czujemy, od razu to się na nas odbija, że choroba sprawia, że nie możemy i nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. I czujemy, mogę odłożyć, ale ryzykuję. Ryzykuję, że się pogorszy, ryzykuję, że jak się pogorszy, rozwinie się jeszcze co gorszego i wtedy już w ogóle mogę nie funkcjonować, a może nawet i przeżyć. I także, siostry i bracia, tutaj absolutnie, żeby nikt nie pomyślał, że całą medycynę chcę podważyć, nic z tych rzeczy, bo to także i właśnie efekt tego, co Pan Bóg nam dał, rozum. I pięknie, że jest taka nauka jak medycyna i Bogu dzięki, że mamy lekarzy, którzy tę wiedzę posiadają i mamy z niej korzystać. Ale to nie znaczy, że w tej sferze mamy odstawić Jezusa na bok i że lekarz staje się Bogiem. Piękne przykłady są lekarzy, nawet i niewierzących, którzy czasami w przypadku właśnie, gdy ktoś doznaje uzdrowienia, a lekarz rozkłada ręce, mówi, no nie wiem, jak to się stało. Jasne, że ktoś wierzący powie na przykład cud, prawda? Ale no, kto inny powie po prostu, no nie wiem, jest to dla mnie niewytłumaczalne, nie rozumiem, no ale się stało. I teraz bardzo ważne, żebyśmy my jako ludzie wierzący mieli tę świadomość i chcieli z niej korzystać. Pięknie we wprowadzeniu do sakramentu chorych mowa jest o tym, że w katechezie ogólnej i rodzinnej należy tak wychować wiernych, aby sami prosili o namaszczenia chorych natychmiast, gdy nadejdzie właściwy moment, niech go przyjmują z wielką wiarą, uwaga, i niech wystrzegają się złego zwyczaju odkładania przyjęcia tego sakramentu. A zobaczcie, jak często właśnie w naszej świadomości sakrament chorych w ogóle istnieje w tej fikcyjnej nazwie jakiegoś ostatniego namaszczenia, prawda, które już w ogóle nam się kojarzy z księdzem, który przyjeżdża z karawanem, z trumną, prawda, z gwoździami i w ogóle jeszcze z grabarzami, którzy już kopią po prostu dół i to są już ostatnie chwile człowieka na ziemi. To absolutnie, znaczy takiego sakramentu w Kościele nie ma. Nie ma ostatniego namaszczenia, a mamy sakrament chorych i złym zwyczajem jest odkładanie przyjmowania tego sakramentu wtedy, kiedy go powinienem jako człowiek wierzący przyjmować. Skoro nie jest to ostatnie namaszczenie,
to kto może przyjmować sakrament chorych? Więc najpierw oczywiście siostry i bracia powinny przyjmować ten sakrament te osoby, które w jakiś sposób poważnie zachorowały. I tutaj nie chodzi o to, że zaraz się nad tobą zbierze jakieś konsylium lekarskie i kapłańskie, które oceni, czy to jest poważna choroba, czy nie, ale jeżeli ty czujesz i w rozmowie z twoim lekarzem, to nie musi być śmiertelna choroba, ale to jest choroba, która w jakiś sposób zagraża twojemu życiu, twojemu zdrowiu, w tym momencie możesz przyjmować ten sakrament i możesz ten sakrament wiele razy powtarzać w twoim życiu. Dlatego nigdy nie powinniśmy mówić o jakimś ostatnim namaszczeniu. Ale właśnie nawet jeżeli dojdzie do tego, że wyzdrowiałem, a potem ponownie zachorowałem, mogę ponownie przyjąć ten sakrament wiele, wiele razy w życiu, a także jeżeli na przykład już przyjąłem, a potem za kilka tygodni, za kilka miesięcy nastąpiło poważne pogorszenie choroby, znowu ten sakrament powinienem przyjmować. Ktoś powie, niewierzący, po co? No to z niewierzącym nie ma co rozmawiać, no bo nie wierzę, no to pewnie, po co, po nico. Ale jako wierzący, po co? No właśnie, istotą sakramentu namaszczenia chorych jest z jednej strony to, Jezu, ja jestem słaby, jestem chory, boli mnie to, cierpienie spadło na mnie, ja przez ten sakrament proszę, bądź ze mną w tym moim cierpieniu, dodaj mi sił. Zobaczcie, po co wołać, jak już ktoś umiera, dodaj mi sił, jak już umiera, prawda? A tu chodzi o dodaj mi sił nie po to, żebym spadł już do grobu, ale po to, żebym miał siłę walczyć z chorobą, żebym ja się nie poddał. Bo nieraz wiemy, jak to jest, że leki mogą być, ale jak człowiek w swoim sercu się podda, w tym momencie, no właśnie, to jest jak pół sukcesu, żeby się człowiek nie poddał w chorobie i żeby człowiek zechciał walczyć dalej. Jezus najpierw w sakramencie namaszczenia chorych chce właśnie w ten zewnętrzny sposób ukazać, ja cię nie zostawię. Nie będziesz sam. Także i w tym cierpieniu, tak jak byłem z tobą w twoim chrzcie, w komunii, w twoich spowiedziach, może w sakramencie namaszczenia, to nie tylko w radosnych momentach chcę być przy tobie, ale teraz, gdy cierpisz, także pozwól, bym przy tobie był. A z drugiej strony to jest to przyjęcie namaszczenia chorych właśnie po to, żeby powiedzieć Jezu, tak, ja cierpię, ty też cierpiałeś i ja chcę to moje cierpienie także oddać w twoje ręce. Razem z tobą to jest w jakiś sposób mój krzyż, który na mnie spadł, i ja nie sam, a razem z tobą chcę ten krzyż nieść. Czyli mamy ludzi, którzy poważnie zachorowali. Na przykład, jeżeli czeka nas, siostry i bracia, jakaś operacja, w tym oczywiście nie mówimy o plastyce nosa, prawda, ale mówimy o operacji, która w jakiś sposób jest poważną operacją, to w tym momencie, i to nie jest to, że ci lekarz powie, wie pan co, to może się skończyć źle, tylko idziemy na normalnie poważną operację z nadzieją, ale przed tą operacją właśnie z wiarą. Jezu, to jest moja choroba, moje cierpienie, bądź ze mną. Jezu, ja ci to moje cierpienie oddaję. Idę na tą operację, przyjmuję namaszczenie chorych. Może 100 razy w życiu. Osoby w podeszłym wieku, kiedy już czujecie, siostry i bracia, że opuszczają was te siły witalne. Nie ma jakiejś może ciężkiej choroby, nie ma, Bogu dzięki, za to też dziękujmy właśnie, że tak nie jest, ale czujesz, że jesteś coraz słabszy, że po ludzku tych sił ci coraz bardziej brakuje i w tym momencie także już możesz przyjmować namaszczenie chorych. To jest, siostry i bracia, ten moment właśnie, że nie czekamy już wówczas na zagrożenie jakiejś niebezpieczeństwa, jakiejś choroby czy śmierci, ale właśnie w starości, w słabości, proszę Jezusa, dodaj mi sił w tej mojej ciężkiej drodze nieraz i cierpienia. Nawet dzieciom, siostry i bracia, zdarza się, że właśnie udziela się sakramentu namaszczenia chorych po to, aby pokrzepić je w walce, kiedy dotyka je ciężka choroba. I tutaj bardzo ważne, żeby w nas i z naszego myślenia i mówienia zniknęło określenie ostatnie namaszczenie. Takiego sakramentu nie ma, a jest Jezus, który ze swoją łaską i miłością zawsze chce być przy nas, po to, aby nas podźwignąć i umocnić. Ale siostry i bracia, no właśnie,
Choroba ciała to jedno, ale my śpiewaliśmy też: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. I równie groźna, a może nawet i o wiele bardziej niebezpieczna jest choroba duszy. Tutaj czasami nie czujemy w swoim sercu, że w swoim ciele właśnie jakiejś nieprzyjemności przez chorobę duszy, którą jest grzech. Ale właśnie Jezus, nawet nas, jeżeli nie dotykają nas choroby ciała, ale mamy tę chorobę duszy, którą jest grzech, On jest w konfesjonale, aby całkowicie, w sposób cudowny uzdrawiać mnie i Ciebie. Gdy my po grzechu, zranieni grzechem, z całym wydarzeniem tej historii grzechu, pójdziemy, wstajemy od konfesjonału, święci, czyści, uzdrawia nas, po to, aby historia i przeszłość i nasze błędy nie wiązały nas na przyszłość i nie zablokowały nas przed troską o dobro i o piękno naszego życia. Dlatego, siostry i bracia, dzisiaj taki Jezus przed nami staje, który nie mówi: dasz radę, jakoś to będzie, do wesela się zagoi, tylko Jezus, który przychodzi przede mnie i przed tobą, rozkłada ręce i mówi: ja będę przy tobie, ja chcę przy tobie być. Zawsze, gdy spotka cię choroba twojej duszy, nie uciekaj ode mnie. Nie patrz na spowiedź jako na obowiązek, nie patrz na spowiedź jako coś przykrego, gdzie właśnie coś, co tak naprawdę jest, może od czego chcesz uciekać, ale jak najprędzej, gdy spotyka cię choroba twojej duszy, biegnij do spowiedzi, bym ja ciebie uzdrowił. Będziesz zdrowy, twoje myślenie będzie zdrowe, a dzięki temu i cała reszta twojego życia zacznie się uzdrawiać. Ale wtedy, kiedy, siostry i bracia, przyjdzie na nas i choroba, czy starość i słabość, nie uciekajmy od namaszczenia chorych, ale z wiarą je przyjmujmy. O tym też, że będzie taka okazja w przyszłym tygodniu, to już w ogłoszeniach duszpasterskich będzie ogłoszenie i by każdy, kto tego pragnie, mógł z tego skorzystać. Amen.